Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online, ale kurczę, szczerze już nie muszę chyba tego mówić. Tytuł jest wystarczająco wymowny. Ale nie, tak szczerze, tak bardzo podpaliłem się tą kwotą, jaką zarobiłem na tej szkole latania, że ej, chyba szczerze, kolejne 5 postaram się zrobić na złoto. Rafale, nie wiem, czy ciebie to ucieszy, nie wiem, czy ucieszy to też was wszystkich, no ale ten pekiel. Tak bardzo się podpaliłem bliskością tego Entity, że szok. Ale właściwie jeszcze też w sumie nie podjąłem konkretnej decyzji co do perspektywy. Choć w sumie nie, tak właściwie decyzję podjąłem, ale wasze zdania w komentarzach są mega podzielone. Mniej więcej 50-50 między FPP a TPP. Ale szczerze, ja bym wybrał tą perspektywę właśnie, bo szczerze, lepiej gram po prostu. Ale teraz zobaczcie przynajmniej ile nowych możliwości, nowych challenge'y pojawiło się przed wami. Teraz na przykład zrób w FPP coś tam, albo korzystając z perspektywy FPP coś tam. No ej, naprawdę, macie teraz duże pole do popisu. No ale tymczasem szkoła latania. Część druga. Już teraz bez challenge'y. Ale dalej się będę starał na złoto. Moment, co teraz mamy? Latanie w formacji, strzelnica. O kurde, to będzie ciężkie. Przy ziemi zbieranie chorągiewek i zaprowadzącym. Okej, okay, brzmi hardkorowo, no ale jedziemy z koksem. Pierwsze wyzwanie w szkole latania. Nigdy nie mam dość. Nie, dobra, latanie w formacji, tak? Chciałbym ten samolot mieć na własność. No jedziesz, jedziesz. No spokojnie, nie będzie problemu chyba z dogonieniem. Można powiedzieć, że już jestem. Ale latanie w formacji. Aha, i utrzymywać prędkość, tak? No dobra. No chyba jest dobrze, nie? No, troszeczkę mną chwieje. Jakbym to na pokazie lotniczym zobaczył, to by raczej bym strzelał, że ten pilot z tyłu to jest nieźle, kurde, pijany. No dobra, nie, no nie łamie. Dobra, dalej, dalej. Shit. 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 No kurde! No jak ty latasz, piecho? Wyrównaj! A, tam widzę jakiś wynik. Za mną się ciągnie. O, shit! O, shit! Takie manewry! No, no dobra. Dobra, spokojnie. No le... O kurde, o, shit! O, shit! No nie! Dawaj punkty, dawaj punkty! 300, minimum 300, no na chwilę tylko nie stał się zielony, no. What? Jaka formacja? Nie dosłyszałem. A tutaj. A w ten sposób, no kurde, mogliście powiedzieć wcześniej, bo mi punkty uciekają. A tu brąz dopiero 300 punktów, a ja się łudzę, że tu będzie złoto. No jasne, no jasne. No tak, oczywiście. O kurde, no. Ej, ej, ej. Luzuj, piecho, luzuj! Dobra, kolejny checkpoint. Teraz tutaj, z tej strony, moje miejsce. Wybrane, no, o, 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 o. Potrzymam się, trzymam się, kurde. Co prawda ten szyk, kurczę, w moim wykonaniu naprawdę nie wygląda dobrze. No ale chociaż to głupie srebro. No mówiłem, że będę się starał o złoto, no ale... Uoooo, no ta, jasne, jasne, że tu się bym utrzymał. No dobra, ale wróć do szyku, wróć do szyku. Chociażby ten głupi brąz, no piechol. No nie, super. Ani punkcika z tej, niestety, formacji nie udało mi się urwać. No teraz super, ale zagmatwałem. Aha, do góry nogami, no nieźle. No spoko. Punkty, no dalej, punkty. Tak jest. Leć, leć, leć. No, brązowa, no pra! No, to było ciężkie. Ale czego mogłem się spodziewać? No, trzy powtórka. Zobaczymy, ile peklu. No, 7500, szczerze? Ja już byłbym zadowolony z takich pieniędzy. To jest szkoła latania, więc to ja powinienem zapłacić im, a oni płacą mi. To jest naprawdę świetna sytuacja. No okej, najwyżej jeszcze później będziemy poprawiać, ale zobaczymy. Czy za pierwszym razem coś mi się uda na złoto zrobić. Więc jedziemy dalej, tym razem strzelnica.
Więc będziemy strzelać, mam nadzieję, do nieruchomych celów. Jak będą ruchome, może być trochę... Aha, takie coś! Uuu, shit. No, to pięknie. Okej. Okay. To podlatuj. Ło, ale chwieje. Ale chwieje. W życiu, pewnie, że nie widzę. O, shit! O, shit! Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No, kurde. Jest jeden. No, no, no. Drugi. Ale jeszcze, że? A może tym razem ta perspektywa będzie lepsza? No, ale zbliż się, no, kurde. No, oj, oj, o, no. Dobra, wyżej, wyżej. I tam z boku jeszcze. No. No ale podleć trochę do nich, piechnik. No. Ej, no teraz sięgnęłem, byłem tego prawie pewien. No teraz też, no co, jest grane. Dobra, podnoś maszynę. No podnoś, no czemu ona do tyłu leci, no nie kumam. O, jest. Dobra, gdzie są moje cele? A tu. O, shit! Odsuń się, odsuń się, odsuń się. Dobra, powiedzmy, że wylądowałem. Ale to było wszystko specjalnie, kochani, wszystko specjalnie. Żeby móc taką rakietę wypłacić. No kurde. Nie, dobra, ta perspektywa mi wybitnie nie służy teraz. Wybitnie. Chyba, że tu delikatnie podnoszę pułap. Albo od tej strony, hehe. No nie. A może jednak nie. Dobra, powtórka. No ale już się spodziewałem, kurczę, patrząc na nazwy, że ten konkretny segment szkolenia będzie do kitu w moim wykonaniu. Dobra, zbliż się proszę do checkpointu. Nie ma żadnego określonego czasu. Tylko utrzymać pozycję w powietrzu i strzelać, piecho. Tylko tyle. Dobra, lepiej. Oż, kurde, no. O, 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 jest drugi. No. Trzeci. Czemu da się oddalasz, ty kretynie? No przecież już latarnie ścinał, no widzieliście to. No. Jest. Jeden. No, wyżej. No, kurde! Jest. Dobra, następne, następne. Rakiety teraz. Dobra, 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 dobra. BUM! No nie wszystkie. Dobra. A, tam jeszcze jakiś. O, shit. Dobra, zmiana perspektywy. Bo tu nie wiem, co jest grane. Okej. Słabo. Słabo. No. No strzelaj, co jest, czemu nie chcesz strzelić? A. No tak. No nie wierzę, nie. Szczerze, działkiem, działkiem. Już lepiej działkiem chyba. A teraz prawdziwy dopiero. A! No wow! No super! Aha! Teraz dopiero zaczyna się próba na medal! No, to na pewno się uda! Nie, nie, kochani, serio! Tutaj chyba nawet brązu nie jestem w stanie trzasnąć! Dobra, daj kurczę tą perspektywę, delikatnie lepszą w tym momencie. No czemu tamtych nie trafiło? No przecież idealnie wycinałem! Dobra, zbliż się, zbliż się, zbliż się. No ale obróć maszynę. Dobra. No, no. No dalej, no kurde! Jest, dobra. Ale to drugi, nie, to jest trzeci, dobra. Chociaż tyle. No. Ej, tam jakieś dwa trafiłem, ale fuksi. No, no, no. Aaaa, no, co, o, coś haczę, o, coś haczę. Chociaż ten brąz, chociaż ten głupi, kurczę, pieprzony brąz, no cokolwiek. Aaaa. No. Jest. No dobrze, dobrze już. Jak tam na górze? No, wiem, że pewnie słyszycie ten dzwoniący telefon, ale szczerze, nie odbieram domowych ostatnio.
za dużo telemarketerów dzwoni. A jeżeli ktoś chce dzwonić do mnie i ma sprawę do mnie, to dzwoni na mój numer komórkowy po prostu. Ej, serio, tam było trafienie. Tam było takie trafienie, jak nigdy, więc... No i teraz też. No, dalej, ale chociaż pieprzony brąz. No. Ej, coś tam weszło, nie wierzę. No, tamtego nie ścięgnęłeś? No. Ej, może nawet uda się sreberko? Nie, nie uda się, za mało czasu. No dwa, tylko jeszcze trzy znaczy się, kurde. No patrzcie co, dzień, bo się jeszcze rozbije i będzie dupa zupełnie, nie. Nie, szczerze, kochani, do tego już nie podchodzę, powtórnie, na pewno. Szczerze, leję sikiem prostym na latanie i strzelanie buzardem, naprawdę. No nie kumam tej maszyny, a 10 tysięcy to jest kwota nie w kij dmuchał, poprzestańmy na tym. Może naprawdę później latanie w formacji. Jeszcze powtórzę, no ale tego na pewno nie. Dobra, przy ziemi. Czyli pewnie lot z utrzymanym bardzo niskim pułapem. A czasami staram się to zrobić nawet bez szkoły latania, więc może jakieś sreberko za pierwszym razem? Takie manewry. Okej. Okay. Dobra, to zapowiada się dobrze. Żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. Jak on nisko lata, Czy jestem w stanie latać tak samo nisko? Zaraz zobaczymy. Dobra, spokojnie, chill. To już robiłem nie raz w ramach challenge'y. No. O kurde, shit, albym zahaczył o wodę. Może wysokość, średnią wysokość na przykład. Shit! Jak? To jest za wysoko. To jest za wysoko, ja bym tam dawał radę niżej. O shit, albo nie. Albo nie! Niżej, piechor. Dobra. Dobra, szlak. Niżej. Byłoby złoto chyba. Kurde. No dobra, jeszcze raz. No momentu przynajmniej aż jakiś medal dostanę. Dobra. To naprawdę nie chodzi o prędkość. Więc nawet nie mam co chyba gazu dotykać, chyba że zwolnię. A nie powinienem, przecież to by było głupie. Dobra. Spoko. Oj, tu muszę tak. I wcale nie musiałem. Ej! 0,09 metra? No to jest świetny wynik. O kurde. Nie. Ej, zahaczyłem, ale patrzcie jak wysoko. Jak wysoko przeleciałem. Kurde. Przez to, że się podwozie samo wysunęło, ej no. Dobra, trzecia próba. No, ale szczerze, coś mi się wydaje, że jak już się uda, to będziemy celować w złoto. No i niezły pekiel wpadnie. Ej, jeżeli serio w tym odcinku uda mi się uzbierać do 300 tysięcy, to będzie można już kupić Entity, ale wcześniej wklepać kod. Ale by mi było przykro, jakby się okazało, że ten kod już nie bangla. Bo coś tam. Bo trzeba było go klepnąć przed... Spokojnie. Przed którymś tam dniem września, czyli przed czasem premiery gry w edycji na konsolę nowej generacji. Dobra, spokojnie, chill, luzik, kurde! No nie, no ile metrów, no ale tutaj już muszę przy samej ziemi, jeżeli chcę w ogóle odrobić te straty i naprawdę celować w złoto. Aż kurde! No dobra. Do 4 razy sztuka się okazuje. Ja. Dobra. Ale patrz jak on majestatycznie leci sam. A kiedy ja zasiadam za sterami, to co się dzieje? Jaka padaka nagle. Wow, tego to jeszcze nie było. Ej, ale... Zachowując taką prędkość? Kurde. Nie, no dobra, to była najgorsza próba chyba, ale ej, tam powinno być minus coś metrów. Bo przeleciałem nawet pod miejscem, gdzie miałem przelecieć.
Czyli niżej niż trzeba było. Okej. Okej, okej. Dobra, zapowiada się zacnie. Utrzymuje mniej więcej nawet równy poziom samolotu. Dobra, dobra, dobra. Chill, chill, chill. Ominąć tutaj filar. O kurde, ale zmoczyłem teraz. Ale teraz zmoczyłem, ale... Nie wszystko stracone, piechol, nie wszystko stracone. Teraz tu delikatnie. No bym powiedział nawet, że bardzo dobrze idzie. O shit, o shit! No. Za bardzo połasił się jednak na tą małą wysokość. Dobra, 3, 2 i 1. No i tym razem, żeby było tak samo dobrze do momentu przelecenia przez chyba piąty to jest, tak? Chyba piąty. Checkpoint. Dobra, dobra, spokojnie. Jak 1,1 metra już, jak 1,1 metra? Niżej, cholera, niżej. Wiele niżej. Stay low. No kurczę, no. Jeżeli nie będę leciał nisko, to nie zgarnę checkpointu. Więc trzeba się trzymać nisko. Tu nie ma co się oszukiwać. Chyba niżej, niżej. Dam radę przelecieć pod. Tutaj też chyba. O kurde. Widzieliście ten manewr? To jest mega niewskazane. Chyba niżej, niżej, niżej. Dobra. Tutaj w ten sposób, no już trudno. Będzie parę metrów więcej. Ej, ale wylądowałem, no! Jak zniszczono? No dobra, teraz eksplodował. Biedny super lama. Eksplodował tam. Ej, nie, serio, teraz już chyba już będę celował po prostu, żeby dolecieć do końca. Już walić tą wysokość. Oczywiście tutaj się będę starał przelecieć jak najniżej, no ale ej. Fajnie by było, jakbym już zarobił ten pekiel. Bo naprawdę podpaliłem się już mega, ale to mega na to Entity. Aha, już 1,5 metra, no już złoto się oddaliło. Teraz już każdym checkpointem muszę walczyć. O obniżenie wysokości. O, pięknie. Pięknie, nie, po prostu pięknie. I to tylko dlatego, że będę mógł powtórzyć te dwa pierwsze. Bo tam nie ma opcji po prostu, żebym już miał górkę, no. Nie mogę już mieć ponad złoto na dwóch pierwszych, najprostszych checkpointach. Po prostu nie wypada. A poza tym już później reszta wtedy stoi pod znakiem zapytania. No, o, tak nisko. Dobra. Dobrze, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Okej, okej, okej. O, niżej, niżej. O kurde, tutaj też, że skrzydełki mnie zahaczył. No patrzcie, kurde, co się dzieje. Im dalej w las, tym gorzej. Im więcej razy próbuję, tym naprawdę gorzej mi idzie. Dobra, 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 no ale teraz już serio. Byle przelecieć, ale też maksymalny spokój. Zachowany maksymalny spokój. Pięść mistrza Zen normalnie. Jestem niczym kwiat lotosu na niczym niewzburzonej tafli jeziora. No, oż kurde no! Czemu wtedy tak ładnie mi szło, a teraz idzie tak brzydko? Kurde, niczym Quasimodo. Znaczy, rozpatrując to oczywiście w kategoriach brzydoty. Bo Quasimodo, kurczę, był lepszym człowiekiem niż połowa ludzi w tamtej bajce. No, albo opowieści, no bo to od bajki się nie zaczęło raczej. Choć w sumie, kto wie. Po takim czasie już nie mogę mieć pewności. No, no i co ty wyprawiasz, kurde, piechol, no! I szczerze, teraz się dziwię, jakim cudem za pierwszym razem mi tak dobrze szło. Ale to tylko potwierdza teorię, że za pierwszym razem idzie najlepiej, później idzie gorzej. No dobra, ale teraz 0 metrów. Tutaj też chyba będzie no 44, no. 440 cm. Już ponad miarę. O, 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 pięknie, pięknie, pięknie. Niżej tylko. Dobra. No prawie bym nie wyminął. Dobra, spokojnie, tu już zakręcaj, 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 kręć, kręć, kręć. No to niestety będę musiał ostry zwrot wykonać, żeby przelecieć. Dobra, ale nie jest źle. Dalej jesteśmy w granicach złota. Dobra, to jest taki zwrot niestety. I obrót w drugą. No kurde, przecież o co zahaczyłem, no! Pff.
Szczerze, nie spodziewałem się, że takich problemów mi to przysporzy. Ja. Nie, dobra, a pozwólcie, że teraz spróbuję to zrobić w maksymalnym skupieniu. Czyli bez zbytniego gadania, tylko po prostu słowa moje będą reakcją, kurde, na to, co się dzieje na ekranie, no... Maksymalne skupienie, maksymalny spokój. Emocje nie będą mną targać, kiedy podejmę tą próbę. Chyba już, kurde, 20 z kolei. Ale spokojnie, znowu wrócił spokój, no ale to nie jest wodolot, ty kretynie. Dobra, dobra. Nie było tego spokoju, o którym wspominałem. Teraz naprawdę musi być luz. Luźna guma w gaciach. Bo taka właśnie powinna być. Bo kiedy jest bardzo ciasna, wtedy uciska na twoje narządy rozrodcze, no i nie możesz być spokojny po prostu, kiedy to się dzieje. Kurde, już pominąłem. Tu już zahaczyłem. I śmierć. Superlama martwy. Nie, serio, naprawdę nie mam na to sposobu. Za każdym razem wychodzi mi zupełnie inaczej. A poza tym jeszcze nawet nie wiadomo, jak wiele checkpointów jeszcze jest potem. Nie, dobra, to teraz serio, spróbujmy po prostu przelecieć. Oczywiście te, które mogę, będę się starał jak najniżej. Okej. No jak? Co? W którym momencie? No przecież widzę, że jeszcze leci. No ja dałem radę ukończyć taką maszyną. No gro, kurde, no. Nie bądź taka niełaskawa. Dobra, jeszcze raz. Uwaga, setna próba. Próba numer 99 chyba. Nie, chociaż szczerze już koło 20 będzie. Dobra, spokojnie, spokojnie, żeby nie przerysować sobie spodu samolotu. Ani też, żeby stateczników nie rozwalić. O cholera, to się musiałem ratować. Już. Mhm. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, chill, chill, chill. No. Niżej. Bliżej. Tu już mogę chyba nawet w lewo sobie skręcić. Tutaj delikatnie, by zahaczyć tylko. Dobra, już tam kit z tym złotem. Teraz tu, żeby było ładnie. A, to w ten sposób trzeba było robić, okej. Okay. Nie zahaczyć o tamę. Pięknie. I teraz tu, bardzo nisko. Mogę sobie na to pozwolić. O shit. Dobra, o kurde, tutaj naprawdę nie przeleciałem jednego. No już grubo metrów dostałem. Shit. Ej, zahaczyłem. Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale nie jest źle, jeszcze żyję. Okej. Po co to podwozie? O, tutaj, kurde. Niżej. No, można było jeszcze. Ale cicho. Ale to jest takie długie. O nie! Nie! Aaaa! Kurde! A ja się na początku męczyłem, myśląc, że za tamą już jest to. Obawiam się, że nie dolecimy do końca, kochani. Serio. Dobra, 0 metrów. Pięknie. Lecimy dalej. Checkpoint numer 2. 0 metrów. Też dobrze. Nie zahaczą nic. Pyk, myk. Dobrze to... Oho! Zbyt nisko, piecho. Dobra, teraz z tej strony spróbujmy ominąć. O kurde, tam też było bardzo nisko. Ja ogólnie pułap maksymalnie niski trzymam. Okej. Chyba dobrze. Jak tu pominąłem. No dobra, muszę obniżyć lot, wiem. Oj, no! Cholera. Serio. Rafale, myślałeś, że ja zrobię wszystkie 10 na złoto? Wszystkie 10? A przecież wiedziałeś, że tam jest buzard. Kurde.
Wszyscy wiedzą, wszem i wobec, że ja nie potrafię latać buzardami. Jestem w stanie się dostać z punktu A do punktu B, ale kiedy przychodzi do strzelania, to naprawdę nie jest fajnie. No w którym momencie go zniszczyłem? No ledwo zamoczyłem spód, cholera, no! Dobra, bo nerwy zaczynają brać górę nade mną. Dobra, obniż. Już na samym początku, a co tam, hardcore? Dobra, moment, moment. Chill, spokój. Cholera, telefon dzwoni, teraz mój komórkowy, to już muszę odebrać, no ale coś mi się wydaje, że zaraz się rozbije. I będę mógł sobie pozwolić na odebranie. Ale oczywiście nie rozbije się specjalnie. Oj. Ale przytomnie wyciszyłem telefon. Więc nie słyszycie go, ja tylko słyszę wibracje. No. Dobra. Niewiele ponad złoto. Niewiele ponad złoto. Okej, okay, w ten sposób tu się może jakoś uda. Okej. Okay. Okej. Nie! Szlak! Dobra, opuszczam to. Zobacz, jak to dzwonił, zaraz wracam i próbujemy dalej. Cholera, aż się uda. Dobra, kochani, pojawiła się sprawa niecierpiąca zwłoki. Więc teraz już głównym celem jest nie złoto, ale po prostu tylko dolecieć. I na tym zakończymy ten odcinek, jeżeli uda mi się dotrwać do końca. No, już! Dobra, spokojnie. Jeszcze troszeczkę czasu mam, jakieś 5 minut. Więc mam nadzieję, że naprawdę, że to nie jest aż tak mega długie, jak sądzę, że jest. A w ogóle mogę sobie włączyć radio, byłoby troszeczkę przyjemniej lecieć z radiem, niż bez niego. Dobra, tylko checkpointy. Piechol, nawet wysokością się nie przejmuj, już checkpointy same są tak nisko położone. No kurde! Jeszcze raz. Ogólnie nie wierzę, w przeciągu 60 sekund już były dwie próby. Dwa kalfasty już na samym początku, no nie rokuje to dobrze, ani trochę, ani troszeczkę. Spoko. Przynajmniej pierwszy udaje mi się za każdym razem przejąć. Znaczy przelecieć przez, tak właściwie. No to już specjalnie zahaczyłem. Tak jest. Dobra, bo już widzę, że to będzie do kitu, jeżeli nie wyrównam poziomu zaraz. Choć się patrząc na wynik jest mega świetnie. No. Obniż trochę, obniż. Cholera, no patrzcie jakim sposobem. Ale... Cicho, bo sposób się póki co sprawdza. Jakby teraz to się skończyło, to dalej mamy złoto. O kurde. Nie tutaj, nie w ten sposób. Trudno, jeden pominąłem. Życie. Bywa. Jak ma się dalej udać. No ej! O, bo płot, który się wczytał. Szlak. Po prostu szlak. Ale podziwiam pilota za... uporczywość, że mimo tylu rozbitych samolotów jeszcze dalej próbuję. No super, lamo, można o tobie powiedzieć dużo rzeczy, między innymi to, że jesteś lamą, ale kurczę, uparty to ty jesteś, zawzięty, jak osioł. Spokojnie. To 60 cm jakoś wytrzymam. Bylebyś tutaj nie zahaczył, bylebyś tu nigdzie nie zahaczył o nic. Tutaj na pełnym spokoju, na pełnym spokoju. Tak, chill. O kurde, wcale nie chill. Dobra, ale tutaj już musi być, tu musi być po prostu. I odpowiednio nisko, piechol. Dobra. Okej. Okay. Również, okej. Nie skały, shit. O, shit! Dobra. O, i wreszcie zaczyna się hardkorowa przeprawa nad powierzchnią wody. O, shit. No, ostatnio było tutaj lepiej, ale tu było gorzej za to, a teraz będzie lepiej. Cicho, byle zahaczyć, byle... No kurde, ile metrów mi dodało? Dużo, ale nie zbyt dużo. No tak, jasne, że inaczej miałem ten manewr wykonać, jasne. Dobra, tutaj mogę sobie nawet, kurczę, zahaczyć. I tak, ej, tak srebro, jak coś. No, ale teraz wiatraczki. No, a to już zabawa się skończyła, kiedy są wiatraki, niestety. Jak to z tej strony? Jak to tu?
Nie, kurde! Jeszcze raz, do jasnej cholery. Nie no, z tego się zrobi zaraz. Shit rage? Nie, naprawdę? Coś już czuję, że nie panuję powoli nad emocjami. A to mi się rzadko zdarza, jestem opanowanym człowiekiem. Naprawdę, w bójki na przykład się nie wdaję już od wielu lat. O, kiedy byłem dzieckiem, to się tłukłem jak porąbany, ale... No, no głównie dlatego, że 99% przypadków wygrywałem zawsze. No, więc no, nie widziałem żadnych powodów, żeby się nie bić, bo po prostu się nie bałem. A do tego... No, szczerze, to troszeczkę zabrzmi teraz brutalnie, ale... Pobić kogoś... Albo inaczej, wygrać z kimś bójkę w dobrym stylu, to naprawdę to polepsza humor. Też sprawia, że czujesz się tak bardziej męsko, a jak jesteś dzieckiem i czujesz się męsko, no to naprawdę to jest warte każdych pieniędzy. Nie po kłami zahaczysz, no kurde, ty kretynie! Kto w ogóle wymyślił do jasnej cholery, żeby wyciąganie podwozia było na wciśnięcie lewej gałki, która wciska się, kiedy próbujesz skręcić? No, ale wracając do mnie i moich bujek, no później już się nie zdarzały. Mając na myśli później, mam na myśli już gimnazjum, bo tam miała miejsce ostatnia moja życiowa bójka, która też się zakończyła w dobrym stylu. Pięknym supleksem, koleś tak na mnie spojrzał, taki, był w takim szoku, że po prostu powiedział, że nie, on już dziękuję. Miałem rację, no. Nie chcę się już bić. No, z tej strony pozdrawiam Kubę Kubasika. Tak, dokładnie tak miał na imię. Troszeczkę go rodzice skrzywdzili, dobierając takie imię do takiego nazwiska, no ale cóż. Ja nie miałem na to wpływu, więc no nie może być mi przykro. Ewentualnie mogę tylko współczuć. Aha, i też żeby nie było, to nie był powód bójki. Jego imię i nazwisko. No cholera! Nie, naprawdę, ja się nie poddaję. Z reguły się nie poddaję, ale... Cholera, naprawdę. Nie mam już czasu. Kurde. No uchylę rąbka tajemnicy, no chodzi o gęś. Gęś na święta. To trzeba ją odebrać. A to nie może być tak, że ja jej nie odbiorę. No nie chodzi mi o to, że gąska jest tak świeża, że aż odleci, jak jej nie odbiorę, ale... Bardziej o to, że no, dostarcza ją ktoś. Temu komuś trzeba drzwi otworzyć przynajmniej. Albo przynajmniej domofonem go wpuścić. To już by było chamskie, bym wpuścił kogoś domofonem i przy frontowych drzwiach nie przywitał, tylko kazał zostawić gęś pod drzwiami. No nie, tak nie można zrobić, no po prostu muszę tam być zaraz, no. Shit. No, zbyt wysoko, już celujemy w srebro. Ale nie, teraz serio, naprawdę, kurde. Muszę pozbyć się tego przeświadczenia, że ja chcę tu zakończyć z medalem. Bo naprawdę nawet bez medalu, ale byleby to zakończyć. To by mi wystarczyło. No nie chcę tego robić w tym stylu, ale będę musiał chyba. No, spokojnie. Oj, po raz pierwszy tak równo nad rurami lecę. Żeby to się źle nie skończyło zaraz. No ej, nieźle, tu mogę nawet niżej. Bam! Parę centymetrów do złota mnie zbliżyło. No ale co ja pieprzę, jakie złoto, piechol? Jakie złoto? Co ty gadasz? Jak tutaj teraz wiatraczki i tu po prostu nie przelecisz. No nie ma opcji. Tutaj jeszcze tak, ale już następny... Ej, moment. Nie jest takie wcale trudne. Niżej, bo zahaczysz zaraz o jakieś śmigło. Koniec, co mam? Srebrna! Kurewska upierdliwa lekcja, dokładnie zgadzam się. To jest cool, to było cool, ale się skończyło. Ej, naprawdę, nigdy nie sądziłem, że tak się będę cieszył ze srebra. No ale należy te 20 kafli, to ja rozumiem. Dobra, ale serio, już tą sesję nagraniową muszę skończyć. Więc do usłyszenia w kolejnym materiale, gdzie już będę mądrzejszy o informacje z komentarzy. Oha, na pewno. Mniej więcej 6-7 materiałów będę miał do poczytania jeszcze. Pod nimi będą komentarze, które będą moją lekturą. Później zbieranie chorągiewek i za prowadzącym, czyli pewnie powietrzna zabawa w berka.
Czyli coś takiego jak latanie w formacji, tylko że nie w formacji, tylko po prostu za kimś. Aha, raczej mi się to nie uda. Bo pamiętam, że w szkole latania chyba w single playerze nie dałem sobie z tym rady. No ale to już materiał na inny czas. Więc w tym momencie dzięki wielkie za oglądanie, żegnam się z wami, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!